Halo, halo, jestem. Witam w tym piątkowe popołudnie. Cześć Roberto. Witam cię serdecznie, chłopie. Pytanie brzmi moje jasno. Jak tam zdrowie? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Oczywiście to bym był nie taki, jakbym się nie spytał ciebie, ale mam nadzieję, że zdrowie dopisuje i tak dalej. Weekendzik się zaczął z twojej strony, czy jak? Czy dopiero jeszcze dzisiaj do pracy idziesz? A nie, bo te firmy masz. Jak dobrze pamiętam, co? Coś takiego mi, że tak powiem, się przypomniało. Dzisiaj pogramy sobie troszeczkę od 8 zwyż, chyba że coś innego. Akurat będę miał natchnienie, to wiadomo, że coś innego sobie zrobimy. Także jest operacja, że tak powiem, na STA2 Senshi. Ja już jestem na 7 poziomie, także jakoś to leci, prawda? Mam nadzieję, że dzisiaj tego, wiadomo, nie ukończę, no ale przy dobrych wiatrach, bo chyba jest 8 etapów, jak dobrze pamiętam, to w niedzielę to skończymy, także będzie moc i tak dalej, a resztę zobaczymy, jak to pójdzie, nie? Także witam serdecznie. Przepraszam was z góry, że wcześniej nie mogłem, no ale niestety siła wyższa, praca, dom i tak dalej, inne obowiązki, także wybaczcie, ale w każdym razie jestem, postaram się to nadrobić jako tako w ten czy inny sposób. Także nie będę dużo gderał, osiłek jest, zacnę. Tu musicie 3 razy być w pierwszej trójce. 1000 expa, dobre, jak ktoś tam, że tak powiem, sobie expi załogę i tak dalej, i tak dalej. Ja ten czołguś posiadam, także może tutaj dzisiaj z nim sobie też pogdybamie, czemu nie? Troszeczkę tych, tak widzicie, Senshi mam tutaj. Bardzo podobny jest STA2 Black, to jest specjalna edycja, także zobaczymy, jak to będzie. W tym też sobie zagramy oczywiście. Potem czołg właśnie zdobywamy. A co dalej będzie, to czas pokaże. Dobrze. Nie będę więcej wam mówił. Fajnie, że wpadliście. Aha. Tylko mi tutaj nie panuj, Robertos. Nazywam się Tatinek, albo Darek, albo jak, bo na pana nie wyglądam. zagram właśnie, mam zamiar, tak, tu widzisz, zagramy sobie, czemu nie. Dam mu wzmocnienie razy 4 i dam mu takie optymalne wzmocnienie razy 25, bo w sumie on do zarabiarki to... Tak, standardowo 50%, widzisz, nie? Jest, także, że tak powiem, coś tam zarobi, ale to jest czołg preferencyjny, do 9, tak, to widzisz, nie? W prawym pod Senshin z ST2 to jest preferencyjny. Tak, jak najbardziej, tylko że nie licz, że tak powiem, na kamuflaż możesz. Ale nie licz na to, że coś ci tam odbije, bo to jest papiurek, nie? Jak dobrze pamiętam, poczekaj. Tak, nawet tutaj widzisz, troszkę przywierzy i tak dalej, ale tak, to jest papiór. Także trzymać się drugiej linii trzeba i tak dalej, nie? Dobra, to lecimy. Huh.
Cześć Gucio, witam Cię. Fajnie, że wpadłeś, fajnie, że jesteś. Tak, widzicie, preferencyjny, gitara. Jest moc, że tak powiem. Poczekajcie jeszcze chwileczkę. No, po zwycięstwo jak najbardziej. A to okaże się w praniu, czy coś będzie. Uważajcie na to miejsce! Okej. Dobra. Gdzie tu jechać? Ósemeczki. No dobra. Wszyscy jadą w tą stronę, to fajnie. Obadamy. Dobrze mnie słychać, tak? To mi powiedzcie, bo jak za głośno, to... Czekaj, ja sobie może to wciszę troszeczkę. Pają się jak... O. No, zasłania mi ojciec. Zasłaniają się. Dobra. Do widzenia. Haha! Usmażyliśmy go. Ładnie. Ale widzicie, już my ktoś widzi. Także jest moc. Ja stąd się evacuation. Bardzo dobrze, słuchaj. No to gitara. Jak bardzo dobrze, Roberto. To świetnie. Ja się tutaj muszę ewakuację zrobić. Trzeba inaczej zagrać. Tak mówiłem, tutaj bardzo trzeba roztropnie zagrać. Do poszczególnych czołgów. A tego Astronexa muszę uważać, bo to jest magazynek. Ja tu może spróbuję na to pole widzenia. O. Ktoś mnie zauważył. O, asysta wpadła, nawet nie wiem, jaka. O. Tiger. A Tiger dostał buffa, wiesz? Tiger. Tiger ci dostał buffa, panie. Zamiast 240 na strzał. Masz 240 na strzał, to teraz masz 280, wiesz? Tak to ci powiem. Ładnie, ładnie. Do widzenia. Także jest moc. Okej, czekaj, bo tutaj ktoś tu jedzie. Straciłem gąsienicę, trudno. Liczę. Troszkę liczę, co straciłem, ale ich mam trzech, nie? Tak. Oczywiście, że wrócę. Trzy. Będę go miał na widelcu, czy nie? A ja sobie tutaj może wyjadę. Mistrzaki. Czarki Campo. Cześć, Michale, witam Cię. Ten sensy jest bardzo dobry, tylko że ja teraz jestem prawie w tyczy na strzała. Dwie arty są, może jedną artę zlikwiduję, będzie z nich. O, już jedna poszła. Świetnie. A tu co tu jest? Uuu, te 15.
zarobił nową dziurę. Proszę, nie mogę mu dopuścić. No i on mnie zlikwiduje. Zlikwiduje mnie skubany. Z wozu! Plan był dobry, ale niestety. Ale czemu on nie dostał gąsek drugi raz? To nie wiem. Powtórzymy to. Także. Co tam, Michale, słychać? Co tam u ciebie słychać, panie? Jak tam zdróweczko i tak dalej? Dawno cię nie było. No tak powiem, znaczy się dawno nie było, w sensie na streamie oczywiście, nie? Grywasz coś, czy jakiś odpoczynek co robisz, czy jak? Tam widziałem, że z Grzegorzem gdzieś tam ostro walczył. Także... Gitara. Tak to robią zawodowcy! A. Tak, daję radę, jak najbardziej. Także tutaj, tak jak ci mówiłem wcześniej, proszę ciebie, to trzeba uważać, nie? Bo to nie jest czołg na pierwszą linię, w broń Boże, taka druga, trzecia, na wieżę można grać, jest. No, ja cię rozumiem. A, rozumiem, rozumiem, no. A jakie, że sobie zakupił jakaś fajne, mocne uderzenie? I widzisz, pierwszy. To była pierwsza bitwa w ogóle tym czołgiem. Tak? Na pewno pierwsza bitwa. Druga klasa, nie było tak źle. Spójrzmy, czy to była pierwsza bitwa? Ja, pierwsza bitwa to była, widzisz. Pierwsza bitwa tym czołgiem i od razu, tak. 7100, tak? Dobrze mówię? Tak. To pierwsza bitwa tym czołgiem. Widziałeś to, chrzest bojowy. Lata ten czołg mama, pierwszy raz w tym gram, nie? To jest ciekawostka. No dobra, to jeszcze raz spróbujemy. Czemu nie? Poczekajcie tylko. A na siódemka, to już masz z turbo doładowanym. Mocniejsze. Ile? Ile, że tak powiem, pojemności? Z 1,6 teraz masz, czy więcej? Dobra, to jeszcze raz. Spróbujemy. Elegancko, nienerwowo. Także obadamy. Nie wiem, widzicie. Przeważnie będziecie na topce, na tym czołgu przeważnie. Ale możecie was też dolosować do... No... Aha, 2-0. No, to już pojemność optymalna, że tak powiem. Dobrze. Wspólna baza. To mnie cieszy. 200 kucyków masz teraz. Aha. 170, ale odczuwasz to mocy, czy, że tak powiem, jak na przykład dajesz gaz, to lepiej ci się to jeździ? Znaczy wiadomo, że to jest młodszy, nie? Bo tamten wiele miał lat, 14, 12, 15? Na jakie rocznice sobie to wezmienił? Cię pytam z ciekawości oczywiście, nie musisz odpowiadać, nie? No, pasaty są dobre, tak było. Nie mam pytań. Uwaga na ten sektor! No, to jest właśnie optymalne. A pali ci teraz wiela 7 na 100. To powiem z ciekawości. Dużo się pytam na temat samochodu, ale poza tym idzie co młodsze rocznik, to inaczej jeździ, nie?
No dobra, tutaj jestem jako tak zwana mistrzarka. Tak nie powinienem grać, ale... Ale się teraz zagra może jeszcze inaczej. Zjadę tutaj do tego gościa. No to jest, czuć różnicę. 4 litry mniej. To nie fajne. To jest dziwne, że ja go wykryłem, nie? Ha, ha, ha. Ale 4 litry, no to sporo różnicy. Oby jak najdłużej ci służył. Oczywiście meteorycznie i tak dalej. No, panie. Tutaj od tyłku wezmę, zobaczymy jak to pójdzie. Jedź po Artę, wykryj Artę, gościu. Jackson. Ponad 10. Tak ja jadę. No nie chcę się tak za bardzo wyłamywać, ale można. Jeden z naszych zniszczony. On mnie nie widzi. On mnie cieszy. To on mnie nie widział, jeśli to jest. Opuszczony idzie. Opuszczony. Nie, że nie ma. To się. Może mnie tylko Arpa nie było. Dobra. Dalej mnie widzi Franca. Przegramy to. Co? No, chciałem kawać. Nie wiem, kotku, co ty robisz. Co tu teraz mam zrobić, ludzie, powiedzcie. Zobaczmy z góry jeszcze dziubnie i będzie game over. Sorry, skupiony jestem, ale... Odbiłem to! Dobre to było teraz. Aś ta pieprzona Arta jeszcze. Nie.
coś mi tu pomoże, czy nie? Może ja przeładuję se na premium. Poczekajcie chwileczkę. Jest to gra do wyciągnięcia. Do wyciągnięcia, tylko że ja muszę teraz to... Aha, tu jest, dobra. No cześć, mieciu, witam cię. Sra! O, nie do ciebie to było. witam cię, Kmieciu. Co tam, Pawle, słychać u ciebie? Ja tam też zdrówko i tak dalej. Wszystko gra, wszystko gitara, mówisz. No niestety, kurna chata idealnie mnie przymierzyła. A ten dalej stoi, tak? Zestaw AK. No ruszcie się, ludzie. Unia? Ja wiem, ale z czym? Z grą czy z czymś innym? Ruskie blacie, no? Halo. Jedźcie tu, bo oni są na wykończeniu. Tu jest Arta i tu jest. Oj. Zobaczcie. A z grą? Nie, na razie druga gra, Paweł, wiesz? Także nie wiem, co dalej będzie. No, słuchaj, piątek, nie? Także wiesz. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest realne i tak dalej. Jak tam, daleko jesteś na tym zdobywaniu tych sensi, czy jak mu tam? No co, zobaczymy, co oni tutaj zrobią, co? Obadamy terminarz. Czemu nie? Ciekawostka, nie? Dalej będą stały. A siódmy etap, no ja tak samo jestem na siódmym. Także chyba jeszcze oprócz tego jeszcze jeden jest, jak się nie mylę. Ale nie jestem pewny. Także mogę się pomylić, nie? No jedźcie. Kurwa, no. I on dalej będą stali, tak. Zobacz. No to ruskie, no. Rus. Let's go. Cześć, Norbercik, witam cię. Siemano, byku. Jak tam, co tam? Jak przekodowania do weekendu, jak tam... No właśnie, widzisz. Oni dalej tu stoją i... No ładnie to zrobili teraz, nie mogę powiedzieć, że nie. Coś tam się ruszyło. Zdrowy! Wiesz, wyjeżdżasz na weekend? Ponoć w Polsce będzie piękna pogoda. Także no... Godne uwagi. Co? Nie wiem. Nie wiem, mamusia. Focus this location. Także jest moc. Weekend pracujący masz. O jest. No to kiepsko. Odpalasz? No to dawaj. No ale Kmieciu, tym co żeś grał Jagdpanzer, to... Panzertigerem, tak? To on ma preferencyjny, dobrze mówię? Panie z ciekawości, tak się spytam? Chyba dobrze gadam, nie? Już wszystkie w trąbkę dostałeś. To drużynkę miałeś też, że tak powiem, zacną. Jakie tak bywa, wiesz, to już jest... W zależności jak się trafi. Musi być przegrana, żeby później była wygrana, rozumiesz? Nie zważaj na to, graj swoje, byle żeś był tej pierwszej piątce i tak dalej. Ja wiem, że to tak się łatwo mówi, ale... No... Wszystko z biegiem czasu przychodzi... O, wygrana, picowo.
No wiecie. Znowu byłem drugi. Ja wiem, wiem. Znowu byłem drugi. Czyli no, a co mnie pierwszy? Aha, bo ja zginąłem właśnie. Ten sześciu nadziubał. No dobra, to wracamy. Tak się prezentuje Senshi. Preferencyjny czołg plus, że tak powiem, z ciekawości. Nie liczcie, tak mówię, nie liczcie na pancerz, bo to no pancerzu niestety nie ma, nie? Ale opuszczanie wieży jak najbardziej ma zacną. Nie jest taki zły. Oczywiście rozważy trzeba z tym grać. Czekaj, na razie to wyłączymy. Rozważnie trzeba grać. Idę to przeładunek optymalny, także 5,18 nie ma źle. Tak widzicie, 212 jest na penetracji na podstawie, 275 ten, ale tak widzicie, prędkość maksymalna pocisków jest jednakowa. Także jest jak jest. Oczywiście można z tego wyciągnąć jak najbardziej dobrą bitwę, tylko trzeba, tak mówię, rozważnie grać, bo jak nie rozważnie będziecie grali tym, to niestety, niestety może być różny. Okej, co tu jeszcze chciałem powiedzieć? Także nawet nieźle poszło. Witam, witam. Oczywiście zachęcam. Pozostawienia coś po sobie. Macie pytania? Piszcie. Chętnie odpowiem, oczywiście, w ramach możliwości. Zostawcie lajka, zostawcie łapkę w górę lub w dół. To jest jeden kit. Ale żeby była aktywność wasza, będę wdzięczny. Dobra, pograliśmy se troszeczkę tym. Albo jeszcze raz, Senshi, czekajcie, co to jeszcze muszę tu zrobić? Nie, to już zrobiłem. A dobra, jeszcze raz zagramy tym Senshi, nie? Ten czołg będziecie mogli zdobyć. Ja jestem na etapie. O, za niedługo, także będzie siódmy koniec etapu. No to zagramy jeszcze raz. Czemu nie? Tak mówię, musicie uważać, grać tak zwany rozważny tym czołgusiem itp. Itd. Wiadomo, to zaraz będzie z synem, to dobrze. Jak znajdziesz to litera. O, i tak mówiłem wam wcześniej, przeważy wam będzie losować, jako będziecie tak zwane wysoko, pierwsze sorty, czyli na topce. Cześć Sylwku, witam cię. Na topce przeważy, ale musicie wziąć pod uwagę, że też będziecie losowani do dziewiątek, także to jest maksymalne, nie? Dobrze, co tu mamy? Mocha gran. Szósteczki, świetnie. No dobrze. O, cześć Marcinku, witam cię, chodźcie. Witam, witam. O zdrowie nie pytam. Bo jak weźmiesz, to zdrowie ci dopisuję. Jak tam przygotowany do weekendu? Ponoć w Polsce faktycznie ma być piękna pogoda. Dochodząca do 28 stopni, ponoć. Ale na Śląsku. Nie wiem jak tam centralne, ale też powyżej 20, bo tutaj niestety no kiepsko. Chociaż są takie przesmyki, że tak powiem, słoneczne pogody. Jutro ma być fajnie. Dzisiaj, wczoraj było fajnie też. 17 stopni, ale tylko 17 można powiedzieć. Albo aż 17. Także no, wyko. Na Śląsku, no bo to są gorące hopy, hopie. Nie no. Słuchaj, tym jest różnie, to my doskonale tym wyrzutem, także. Niekiedy jest tak, że tu jest chłodniej niż na Suwałkach.
Na pewno na Śląsku, także trzeba wziąć to pod uwagę wszystko. Czuwamy. On mnie specjalnie tam robi. Chyba strasznie wolno to robić, naprawdę. Mamy go! On nic nie dostał, nie oberwał nic, ty. Ale mamy go. Zajebiście. Napaliłeś się, ojciec. Napaliłeś się. Porobi całego. Pewnie. Gratuluję. No. Trzeba było się pytać z tyłu, a nie tam siedzę. No. Gryla zacnie, zacnie grylowiec, ja. No jak piękna pogoda, to tylko, nie? Jak ma tak być faktycznie, bo słyszałem, bo sąd mi opowiadał właśnie o tym, że ma być piękna pogoda. Także to tylko wykorzystywać. Tylko i wyłącznie. Felgę mu zarysowałem, no tak, widziałeś, no. Dość specyficzny czołg. Felgę mu zarysowałem, tak, słyszałeś? Dobra. STA1 może. Dawno tym nie grałem, Pieruncem. To jest taki oddzielnik tego, tylko że widzisz, STA1 ma troszeczkę więcej penetracji niż ten, ale penetrację ma tą samą, co na prędce, co ten, nie? Tak? Tylko pociski troszeczkę szybsze są. Także obadamy i losowanie niestety do dziesiątek, nie? To co, spróbujemy? Czemu by nie? To lecimy. No, słuchaj. Też se może Sylwku zrobić to samo, nie? Wiesz o co chodzi? Czemu nie? No, tu już jest, widzę, grubo. Tu są dziewiątki. I tym tak samo musicie grać rozważnie. Nie liczcie na pancerz za bardzo. Chociaż widzenie ma zajebiste, nie? Że tak powiem, z ciekawości. Pip! Kiełbaski i tak dalej, to jest zacne. Cześć, Juleczka, witam cię. Fajnie, że wpadłaś. Jak najbardziej. Też, że coś planujesz? No tak powiem, na weekend. Chyba dużo szkoła mam za co. Powiem to. Jaj. Co jest to was? No czemu nie? O. Czemu on nie przytulił towaru? O jeszcze, no co tego, że wytul ty? A to bo ja wykrywam, a nie wy. Prawda, no. O. Jeszcze jednego zobaczę, tak? Już mnie arpa się zainteresowała, to tak. Ty, pranto. Uciekać, tata, uciekaj.
Arpa cię widzi. Pięknie. A wszystkie lecą. A ty co? No, na deska. Dobra, czekajmy. No odejdź, gościu. O, tu jest bar. Ale co? Co wam narobi się? Nie. Bar jak mi przy Panzoli, to będę gąski szukał, nie? Wal Arta. Kurde, no nie mam opuszczania. Czekaj. Kurde, odbił. Do widzenia. Ale. O, zero pomocy znowu, no. Jasny gwint. O, burasę. Chodź, burasę. Zaraz, Rafał. O, kurwa. To nie miało być tak. No to nie akurat był light, to był burasek, no ale widzisz. Haha! Dobra, to i to jest nie za widoki. No nic, trudno, no. No, ten walczy jak lew. Shoot and family, kurwa. Znakomity burasek. On ukradł mi te asysty wszystkie? Nie, o tamtą może, wiesz. Tak, tej tojku, dostajesz w trąbkę. Gratuluję. To. Tak jak mówisz, Martin, trzeba korzystać i tak dalej. Dobra, synu, zaraz wejdę. Wchodzę już. Czekaj. Wchodzę. No to chodź. Aha, spoko, Norbercik. Ten gościu od Johnson. Czekaj, synek, bo coś mi jeden napisał, ale nie wiem z którego. Z tego? Ade Johnson. Dobrze mówię? Poczekaj chwileczkę, bo ktoś mi coś napisał, a ja nie wiem. Modellini doszedł do... No to dobrze. Wziąłeś go, tak? To świetnie. No sam doszedł. No dobrze, Ado Johnson. Nie widzę tego. El Halu. Kurwa, szukam jednego gościa, co mi coś napisał i nie mogę go znaleźć. O który mi to napisał? Poczekajcie chwileczkę, to było 14 minut temu, a ten gościu mi napisał...
której? 17, czyli jeszcze wcześniej. Dobra, już wiem o co chodzi. Dobra. Jeszcze wcześniej, czyli klasztor napisał, tak? A.D. Johnson. A ja. A.O. Kaonim jest. Kuźwa, nawet nie wiem. Kuźwa, ja nic nie widzę. Czekajcie chwileczkę. Rafał, stój na chwilę. Józef M. Józef S. Cześć, Megi. No dzisiaj wcześniej, bo jest piąteczek. Magdalenka, piąteczek, także rozpoczyna, bo niestety nie zrobiłem ani live'a w środę, ani w czwartek wczoraj, bo niestety zajęcie, pewne sytuacje, sama wiesz, o co chodzi. A co za tym idzie, no kuźwa, nie mogę go znaleźć, ty. Także dzisiaj se włączyłem wcześniej. Pogramy sobie też troszeczkę dłużej. Ze 3 godzinki minimum. No nie mogę go naprawdę złowić. A tu jest, dobra, wiem o kogo chodzi. Tego co rzekł, porobił Józefa. Tego. Napisał mi. Okej. To była porażka. Już wchodzę, synek, poczekaj chwilę. Także weszłem wcześniej, dzisiaj i tak dalej. Jazy tego. No dobra, to jeszcze raz to muszę zrobić tym samym. Także fajnie, że wpadłaś, fajnie, że jesteś. Łyk talentu, wasze zdrowie. Znaczy, w sensie kawy na razie. Na razie kawę. Dżentelmeni piją później. Pewnie, że można. Nie pytaj się. Podzielimy się, Magdzia, i pogramy za chwilę. Pobawimy się. Pobawimy się. Tutaj. Jest to wręcz wskazane, żebyś chciała chce z nami pograć. Nie widzimy przeciwwskazań, kobieta. Dyszki. I to mnie martwi. No, słuchaj, no to już wiem, no, kultura zobowiązuje, pewna sytuacja i tak dalej, wiadomo. No jak cię, wiesz, mamusia nie nauczyła pewnej sytuacji lub tatuś, no to już wiesz, przez kolano i pacu, pacu. Żartuję oczywiście. Jak się pyta, kto pyta nie błądzi, tak to powiem ci, o, nie? Na deska. Tak. Fajnie, fajnie, ale ja tam nie widzę przeciwwskazań. Pani Magdaleno, także bijaj na spokojnie. Pogramy, pośmiejemy się też wspólnie razem, czemu nie? No, pytasz. Fajnie. Pewna kwestia jest do, wiesz, do rozpatrzenia. Za ja go nie trafiłem ty. A teraz. Zobaczymy na tego, nie? Nie ma go tu. Ale nie chcę dostać. Za 91, nie? To było nieopłacalne. Odbił. Tak, no i widzicie to? Za 91, ale że się dał by ćmokać. No toż, od Konrada to wiesz, to już jest inna kwestia jazdy, nie? Nie.
ty mnie bierzesz tego przykładu i teraz zobaczycie, że wygramy to, nie? Dobra. Tutaj Norbercik też ledwo żywy. On to ja bym ci radził lepiej usunąć się w cień. Bo patriot się pewnie. Też tam taran cię wziął, synu. Aha, ci dalej się zastanawiałem przyjechać. Masakra. Nie, naprawdę STA 2.1 jest też dobry, wiecie? Także spoko. Czemu mnie dajesz? Co? Daj, daj, grę. Ja mam grać, mówisz. A ja. Ale co chcecie, żebym wziął? Bo mi to jest jeden kit. Wszystko No. jedno, co ty lecisz. Norbercik, coś ciekawego chcesz, czy co? A wiecie co, zagram Albo sobie i tym. 8,9,10 tatynek, albo 6,7,8,9,10. Kurwa, 6 chcesz. No to nie Nie, miałem w tatynek to planach, jest 6, tatynek ale od czekaj. 8 do 10. Od 8 do 10. No. Killing. Karkę robię. No dawaj, tym zagram. Dawno tym nie grałem, strasznie dawno. Dość specyficzny czołg. Z Vipera, tak zwanego. Są jedne z najliczniejszych czołgów, w ogóle ich nie widuję w ogóle, także... Nie w Niemczech, czemu w Niemczech? W Niemczech nie. Także jest z nich. Dobra, lecimy, tak, panowie? No to lecimy. Dobra, bierzmy się za nic, nie lubię tych. No i zaś plansza taka, że tym czołgiem jest tragedia, znaczy w sensie tak, bardzo szybki jest, ale do penetracji to naprawdę dużo, dużo, dużo mi brakuje, nie? Okej. Okay. Norbercik, tam uważaj. Też. Tak, no. Dużo antenę ma, nie? Strasznie. Jeszcze ktoś zauważył. Uważaj, co to. Live to jedzie. No. Nice shot. Widzą. I to taka plujka, tak widzicie.
Norbert, nie za głęboko, panie, wiesz? Tak on stoi za mną. Aha, teraz dopiero wyjeżdża. Ale zajebany mi go. Uważajcie, bo tam jest rutles. Mówiłem. Norbercik, mówiłem na spokojnie. Aż są aż dwa rutlesy. Kurde, ja do was gadam, a miałem wyciszony mikrofon. Ha, ha, ha! Dawaj dziecko, do przodu. Uważaj. Za 85, naprawdę? Nie, bo on musi to zabić. Saszyna ty, śmierdzielu jeden. Ach, Boże, Boże, no nic. Mogło być lepiej, nie? Okej. Okay. 1000, chociaż jednego obiłem. Jestem w pierwszej siódemce? Jestem, Panie, jestem wysoko. Więc powtórzymy to jeszcze raz. Czekaj, synu, to jest, widzicie, o, Senshi, ukończono, proszę bardzo. Siódmy etap. Dostaniecie jakiś bon emblemaci, powiększone racje bojowe, proszę bardzo. I teraz ósmy etap jest? Tak, ósmy etap, trzeba zdobyć 95 tysięcy. Czyli reasumując, musicie zdobyć PDE. Już wam liczę 5, 15, 30, 50, 85, 135. Dobrze liczę? Tak. 135, 205 i teraz jest 8, 300 tysięcy expa trzeba zrobić, żeby mieć zacny czołg pod tytułem Japońska średniaczka. I tak dalej, Senshi STA 2, preferencyjny czołg, plus 1, minus 2, a ten jest do dziesiątek. 300 tysięcy trzeba zdobyć. Kurwa, te słońce mi dobija, mamusia, wiesz? Ja się jaram, mamusia, wiesz, jako?
No, Norbercik, dawaj. Dobra, lecimy jeszcze raz, Norbert, ja? Dobra, to let's go. No, ja cię rozumiem, Julka, no. Niestety siła wyższa. Lewo jadę. I tak dalej, także. Czy jedziesz w prawo, jedziesz? Lewo. W lewo. No, możemy jechać w lewo, ale O, nie chcę podjedzieć tutaj. ja bym proponował mu tu. Ja jadę tu, synu, na górę. Wolne masz, artystka, no to gitara. Ja w prawo tam nie jest sam ty. Tutaj, bo ty jesteś tutaj na tą górkę stan. Rafał. No bo dobra, no. Braj. Tutaj na tej górce, bo masz naprawdę, wiesz, opuszczanie wieży, no ale Norberta trzeba wspierać to jak najbardziej. Tu mógłbyś pojechać sobie. Go nie zabije, nie? Arta mnie widzi, okej. Ja widzę to, synu, ale co z tego, że to widzę? Nie klij tak. Mówiłem ci wiele razy. Świeć, no tak. Na Ralewcu. Arta mnie wkurza, bo nie chcę. Mam te 28, ale... No kuźwa, ty tego gościu tego nie widzisz. Synek, ja jestem za daleko. Artyleria mnie diabła. Dobra. Nie wiem, żebyś tam nie jechał. Norbert, uważaj. No bo ja tylko kurwa za 200 mu jeden. O 20, sorry. Dawaj na tego, na tą starę te. Jeszcze. Pierdam. Spójrz. Artę se weź. No bez uważaj. Kurwa, jedno.
widzenia. Pewnie gra ty. Norbercik, dawaj go. Przebiliśmy pancerz. Z boku, z tyłu go dziubaj sobie jak chcesz. Ile życia ma? No i zajomał go, widziałeś to? Paniaczek. Dobrze. To było teraz dobre. No to dla jakiś, oby ci pogoda dopisała, Juleczka, i wtedy będzie zi. No widzisz, Norbercik. Zrobiłeś swoje. Ja tylko czterech. Może myślałem, że będzie więcej, ale niestety siła wyższa. Pierwsza klasa, okej, okay. Nie było tak źle. W pierwszej piątce jesteśmy. No ale 4600 ases masz. Nice. Very good. Brawo, brawo. No i tak masz spotować, pamiętaj. Żeby nie było, wiesz co. Dobra, wracamy do tego STA 2, ale kuźwa, no jakoś nie chcą wejść te bitwy. Czekaj. Może zrobię 25, 20 i 5. Tak to zrobimy. Tak masz właśnie, że tak powiem, Norbercik, działać, świecić. Oczywiście nie szybko ginąć, bo później wiesz, co za tym idzie, nie? Szybko giniesz, potem jesteśmy, że tak powiem, półślepi i tak dalej, i tak dalej. Także, wiesz, rozumiesz. Ogień mówisz. I brawo. Także wiadomo, o co chodzi. No dobra. Dobra. Karne lufy. Czyli co? Artylerię na pewno, co? No zresztą, dla mnie to jest ganz egal. Panie. Co się stało tutaj teraz? On jest inny. Berlinem. No pewnie, Jula. Dał w siebie wszystko, kubo. No i teraz... No tutaj Norbercik uważaj, wiesz? Ja wiem, gdzie... Ja ci będę... Pomagał z daleka, oczywiście. Wyświeć, ale wiesz, uważam starki. Dziada masz, STV, to wiesz, to ma dobre kamo, nie? Nie ma artylerii, to jest dobre. Co ty tutaj gościu robisz? Weź mi dobry to masz. O. Tak, wagon. Dziada mamy. Pięknie, no ładnie, ładnie to było, ładnie. Jasny gwint. No nie, niestety nie podchodzi mi dzisiaj ta gra STA1. No niestety. Aj. Bardzo nieładnie. No trudno. Dobra, zaraz wracam. A ty, Norbercik, jedź po nasze wyszczarki sobie na spokojnie. WTK masz, zobacz se. Patrz, o, na ciebie był. Tam masz następnego dziada, tutaj stoi. Kisi ogóra.
Jedzie, tylko uważaj, nie? Wiadomo. Tył, wzrok i tak dalej. Zaraz będę. No skup się, a nie tam narzekasz. Masz się skupić, co robisz. Żydako, na spokojnie to bierę. A nie, że... No ci nie wychodzi, to nie zawsze tak jest. Abyś chciał, to nie wyjdzie. Wiem. Doskonale. Zawsze będzie jakiś tam, wiesz... Inne pole myślenia. Widzę Norbercik zaś tutaj na pinkala równo. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Stara się jak tylko może i dychy wygrane na dychach, no i świetnie. I to jest znakomicie, nie? Także... Daję czadu, kubo. Dobrze. No, cóż by jeszcze? A, nie zdążę. No, nic nie zrobiłem i wygrana, nie? No. No i dobra. Okej. Tak to musiało być. Gitara. Wygrana. Gratuluję. Pierwszego miejsca Norbercik, widzisz? Pięknie, pięknie. Ja tutaj kiepsko. Bardzo kiepsko, bym powiedział wręcz. Dobra. Dobra, Norbert. Że ty... Co teraz powiedz chcesz? Napisz albo coś. Co powiedz tu wszystkich, a jeszcze tutaj z tego nie ściągłem. Poczekaj, jeszcze z tego ściągnę ja, ok? Jeszcze z jednego ściągnę, z STA, podobne do Senshina. Tylko, że Blacka wezmę, dawno tym też nie grałem, także jeszcze z tego wezmę. To jest preferencyjny czołg. Opy, nie dawać mi lightów. Preferencyjny czołg. Norbercik. To jest preferencyjny czołg. Plus jeden. Potem dyszku damy. O, jaczka jak najbardziej. Rafał, to jest preferencyjny czołg, panie. Rozumiesz? Potem dyszku damy. Damy dyszku damy. Dużo masz preferencyjny synek. Aha, dwie jadzie, no dobra. Korek, kapusty, okej. Okay. Nie mam. No to dobrze, on jest też preferencyjny. STA2 też jest. Ja mam czarnego blaka. Potem Sensi, potem masz T34 wersja trzecia, tak samo preferencyjne Chińczyki masz, nie? Są aż dwa. 112 też masz preferencyjny, ta.
O, no i git. Potem mówisz grube rybki, mówisz. Dobrze, dobrze. Z grubymi też zagramy, czemu nie? Okej. Godzina 5:15, spoko. Także, że się z 2 godzinki sobie pogramy na miękko. Gdzie jedziecie, hopy? Tu będziecie stali? Tu? Na rzekę Hiris? Na D4 czy C4? Dobra. To dawaj na obecnie. Dobra, szybkie, bardzo szybkie przeładunek macie. Ja tam mam wyświetlę zaraz. To jest coś takiego samego jak Senshi, tylko że to jest Versa Black, nie? I on ma dodatkowy to, że więcej ekwa do czołgu daje, nie? Czyli ekwa daje na przykład to, co ja potrzebuję, 75% więcej, żeby ekwa zdobyć do tego eventu na Senshi'ego, nie? Czyli... Daj mi nogę, daj mi nogę. No, ślepak tam pojechał. O, dobra. Tu mamy atomika. Na niego muszę uważać, bo bardzo szybko przeładowuje. Ja przeładowuję wiele. Pięknie. Mój. Dobra. A jak on mnie zobaczył, to ja nie wiem, ty. A tu. Bez co to tu stało? Ty skubanku. I on go nie widział. To jest właśnie ślepy czołg. Ślepy czołg ten gościu jest. Do widzenia. Tu macie niszczareczkę. Na gąsiora w tym tam. Tu sobie jeszcze niebezpieczny jest jeden, jeszcze nie starcza, bo jest tego piekła. Do widzenia. Ruszył się, zobacz. Pędzi. Pędzi jak dziki dzik. Gdzie ta reszta tych inżynierów? Pojechała. To zjazd to jest. Uważajcie tam. Przez miasto opodal. O, tarpan jeszcze jest. Ja bym może gąska zrobię. Będę jeszcze biegać.
szkoduje, bo tak po daleko jest. Ale zaraz, zaraz. No kurwa, co jest? No Jezus, to jest twardy. Lewa, lewa po. Dobra. Lewa półka, synu. Dobra, no nie przebiłem go. Ale będzie moje. Odbił! Tak. Tak to robią zawodowcy. 14-0. Tragedia. Dobrze. Okej. No i dobra. Pomaga pierwszy raz. No Jezus, no bo szóstką grał, halo. Dobra, teraz Dyszku mówisz, ja? Dyszku. Kurde, wiecie co? A zagram tym. STB1. Dawno tym nie grałem. Chyba ze 2 lata. Japońską solidność zagram. Czemu nie? Francuzem mówisz? No dobrze. To jest właśnie ta pneumatyka, właśnie ten czołg, jako jeden z najliczniejszych ma, nie? Tak jak ten Arachis. Sztuptaga, ja. Arachis, o, sorry. Dobra, to lecimy. Zobaczymy, obadamy. Także wiesz. Tarararara. No dobra, ja spróbuję. Co to jest? Jadzia, taran. Kurde, ja jestem tak zwany bez pancerza. Ale spróbujemy to zadziałać jeszcze inaczej. No nic, ja pojadę na tą góreczkę tutaj koło tej sosny. Tam Norbercik uważa, żeby szybko nie zginął, nie? Ja mam przeładunek 5-7, także jest Z. Wiadomo, wykryj. A ci pomożemy. Nie ma ARK, to jest dobre, wiesz? Zobaczył. Trafa, uważaj. Light jest po lewej stronie. Na prawo uważaj. Light. Kurde, R1 nie działa, dobra. Trafa, lewa strona. Trójka, kurwa mać. Parę muzeta w tym. No, naprawdę? Kurwa mać. Kurwa. Stoi na gąsce. RHM stoi? Kurde, ja nie trafiłem.
Dobra, go. O. Patrz, tu co live podjeżdżał, te, zobacz. Do widzenia, daję. Pięknie. Norbert, uważaj, uważaj tam. Nie, nie mogę. Dobra, może. Jadziu. Rafał, uważaj na tego tutaj. Czekaj, jadziu, jadziu, jadziu. Ale długo to skupia. Torbercik, uważaj tam, bo tam jest jeszcze coś innego, wiesz? Awre tam. Mam tą WZ-tę, ale nie chcę wyjeżdżać, czekaj. Cześć Wojtas, witam cię. Gąskę ma. Gąskę ma. Przyjął. Jadzia, jadzia, jadzia. Kurde, tutaj Rafał. Ja... No, czekaj, ja się wrócę. Odejdź, gościu. Norbert tam atakuje, ja sobie tutaj porobię tutaj tych dwóch. A bo nie porobię. Urwał mnie teraz. Kto mnie dziubnął? Ten skubany. Suchy. A kurwa. Jasny gwint. No niestety. Dawno tym nie grałem. Naprawdę wyszłą sprawę tym czołgusiem. Także... No niestety. Aha, trzy. Aha, live, pięknie, no. Ha, ha, kurwa. Tak, właśnie, tak. Fajnie, że widzisz. Aha, ten 2000 tego zrobił. Świetnie, świetnie. Espaniolem, tak. Zrobiłeś piękny, piękny mecz. Aha, lichwiarz poszedł, okej. No 4000, ale Sobiusia, Sobiusia. Dawno tu nie grałem czołgusiem. Także jest z. No trudno. Dobra, grubą mordą teraz pojedziemy, czemu nie? Badger? A co to musisz grać? Niszczarkami, synu? Halo? Halo, co? No niszczarkami musisz grać? Cały czas, no. Aha. Czekaj, stój. Znaczy to... No widzisz, no. 11 zwycięstw to gitara opie pod rząd. To ekstra ci poszło teraz. Widzisz. Graj dalej!
Michał, graj dalej, zacnie graj, zdobywaj i tak dalej, także wiesz. Dobra, Norbert, to lecimy. No to Dawid, powodzenia tam, rozumiesz, trzymaj się i uważaj tam, nie? Wiadomo, bo w Niemczech jest rozmaicie i tak dalej, nie? Także jak co, to będziemy w kontakcie. Pozdrowionka, trzymaj się, cześć. Aha, no to że jak tam, rozumiesz, musisz gdzieś jechać, to zrobisz. Jak trzeba, to trzeba, wiadomo, trzeba coś zjeść, wzmocnić umysł i tak dalej. Także jak na Gandze. Tak mówisz, tak to będzie. No dobra, jadę na przepych, synek. Obadamy. A tu tak zacina. Też u was tak zacina? Znowu mają problem. Zaczynamy. Nie, naprawdę teraz zaczyna niesamowicie, ty. Tak oby. To tam gwiazda jest. No ładnie, ładnie. No on ale ino za 300 ty. Odbił. Nie trafiłem w ogóle. Ha, ha, ha! Dobrze! Ja ładuję. Dwa. Jeszcze raz mnie popchniesz, gościu, to zobaczysz. Do widzenia. To środek jedzie mi starka, ej. Halo. Jadzie. Kurwa, ja się nie mogę wrócić jakoś. Ja pierdu, to jest. Taranana. Podpalony. Anal. Co to za ten jest? Dobra, ja go ściągnę, został. Wiem, że z góry patrzą, synu, ale z góry nie mają bicia. A Norbertowi tam pomóc. Norbert, już jadę. Tam dają radę. Jest to tam coś jest? Czy nie? O jest. A, nic nie ma, dobra. Chyba nie ma bicia.
No, jest tam Norbert, coś tam jeszcze ubijasz, nie? Tak, bo co, Michał, to jeszcze tu będziemy. Czekaj, jest godzina 5:30, nie? Także spoko. Do 20:00 myślę, to jeszcze pogram. O, 2 godzinki na pewno jeszcze będę tutaj. No, Norbert. Kurwa, ale tam się nie opłaca jechać, zanim ja tam dojadę, no. No dobra, kilometry, nie? Tarararararararara. O, 2 no masz na wydychu. A ty dalej grasz, Norbert, na trolu? No to tamten jest twój. Aha. Jedzie, chcę po ciebie dziubnąć. Ha, ha, ha. No, jesteś na wydechu, panie. Musi, dobra. Ja tam niby jadę, nie? Biegnę, lecę. O, dobra. No, dobra. No i dobrze. Okej. Okay. Kiepsko, kiepsko to polosowało, no ale dobra, zwycięstwo jest, gitara. Okej, czyli Japończyki my tutaj zaś zrobili. Aha, dobra. No więc wróćmy do ST1, STB1. Tak to powiem. Świetna penetracja, tylko że no... Czy on ma coś pancerza? Coś tam ma. Tylko garneczek muszę uważać. To jest to. Garneczek jest kiepski. Dolna półka jest słaba. Tak widzicie, no. Dolna półka trzeba chować. Na góreczkę, bo on ma niby... Ile? Czekajcie, ja tylko sprawdzę. Minus 14 stopni opuszczania, nie? Bo to ta hydraulika działa. No dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Bo dawno tym nie grałem, bardzo dawno. Będę musiał w końcu pogrywać im troszeczkę dłużej. Ale naprawdę jest jeden z lepszych medów. Tylko, że tak jak mówię, no, kwestia przyzwyczajenia, no, grania i tak dalej, i tak dalej. Tirararara. No, Rafał, biorę. WTK bierzesz, no to lecimy. Coś będzie cztery strzały, bum, 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 na raleszu. Ra-ra-ra-ra-ra. Wolos, wolos, wolos. Będę już wracał do formy. Tak? A wiesz o tym, że w klanie nie jest już, nie? Wyciepało go. Ja tam nie mam pojęcia. Ale ja wiem. Może sprawdzał, a wyciepało go za to, że chyba nie grał, wiesz? Tak, większość innych tak samo niekiedy tak jest, wyciepuje się automatycznie. Taki z DB jest na Muraciu, ty. Nie jedziesz, Norbercik, na zamek? Ja tam spróbuję na zamek, ale nie wiem, czy mi się to uda. Może. O. Chyba może nie. Może był błąd, parę.
tutaj byś, Norbert, by mi tu potrzebny był. Norbert, halo. On ładuje, panie, halo. Dobra, Norbert, dawaj, bo... Nie, zaraz zechnę. A oby. A ja ładuję, kurwa. O. Nie, on ma dwa pociski, możesz go dziubnąć. No, dobra. No, niestety. Trudno. Słuchajcie, bo tutaj macie też... No jak to, Rafał, jechałeś? Ty nie miałeś tam jechać, ty. Ty miałeś tutaj... Rafał. Ty masz WTK, a WTK nie ma, opuszczanie działa. A tu miałeś, widziałeś, co było. Taran cię zdziobnął? Nie, Storm Tiger, widzisz. No, Storm Tiger, no. Także ustał pierwszy, widzisz. Trzeba powtórzyć, no. Kurde, zrobił mi ten, wiesz, amunicję mi zrobił, zbyt długo miałem, o. Uważaj, żeby się nie zabił, kurde. A czoszkę, no, no, Bertow, dobra, zaraz będę. Nie poszło, trudno. To trzeba teraz zagrać coś tu ciekawego. Operacja, co tu mamy? 13 tysięcy, nie ma źle. Czyli może dzisiaj się to zrobi, może. A punkty sezonowe? Lejtki niszczarką. No dobrze. Letki niszczarka. Tu. No to. Eczpuk. Dobra. Łyk kawy. Jest Z. Potem sobie położymy ten. Teraz już niestety dałem kapusty. Trudno. Tararara. Daj mi nogę. No to lecimy. Spróbujemy teraz. Siewa dawa dawa. Siewa do badu. Tirororo. Okay.
Co tu robimy? Wiecie co, ja pojadę na środek. Nie wiem, Rafał, czy jedziesz, ale... Na przepych chcesz jechać? No dawaj, spróbujemy, no. To pojedziemy na lewo i obadamy terminal. Może grubasy nie przyjdą. A jak przyjdą, to dobrze. Ja pojadę na pierwszą linię, a wy tam mnie wspierajcie z tyłu, nie? Bo wiesz... Norbercie, ty tam jedziesz wyświecić to. To co masz wyświecić. To przypuszczam, że artyści będą tutaj stali. Dobra, ja tutaj bardziej w głąb pojadę. Kurde, chyba błąd to było, że z tej strony jadę. Okej. Staram się wjechać. Uważajcie, lajta macie. Norbercik, jak wykryłeś, uciekaj. Uciekaj, chłopie, ja już tu jadę z tej strony, panie, także... Chodź tu do mnie. Wiesz o co chodzi. A zaraz będzie miał... Na dzień dobry, witam cię, Jasiu. Rafał, mówiłem ci, uważaj. Mówiłem ci, Rafał. Kurwa, co by ty nie słuchać? Co ty kurwa? Ładuję. No, zrywaj go. No chodź, gościu. Naprawdę. No ale co? Nikt mi nie pomoże teraz? No jebnij mu, kurwa, gościu. Idzie dalej. Ślimak pieprzony. Norbert, uważaj tam. Uważaj, bo Rafał, E4 tu jest. On strzelił. Tu. Będę go patował. O, no i dobra. Norbert tutaj pakuje, dobrze. Okej. No pan się do ciebie, Norbert. Po co się? Tu. Puść go tu. Kurde, jakie to wolne, bo zapomniane, że to jest wolne, to jest okej. Okay. Teraz nie są potrzebne z tym wolnym. Jeden, no i kurwa arta mnie wykończy. No, lodówka. Lodówka. Lodówka mnie dziubła. Kiepsko. 1600 tylko. 10 będę. Ale już, no dobra.
Jeszcze raz. No nic. Jeszcze raz. Będzie zicha. Tirarararara, titatara tam tam, tirititititin, tirititititin. Dobra, E4 jeszcze raz. No to let's go. Kiciki, kiciki, kiciki. 82 etap. Gitara. Amore mio. La 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 la. No nic, jadę na przepych. Ja jadę tutaj. Tarararara. Taratatata. Co tu mamy? Aha. Dobra. Amore mio, ti piace mio, amore, 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 pici pici, morte di sì, tararararara. No dobra, podejdź tutaj do góry, zobacz tam. O, dobra, już nie jest tam sam. To jest magazynek Francuz. O, widzisz? On na to czekał. To jest... Pójdź go, niech tu zjedzie. Albo nie zjedzie, nie zjedzie pierwszy. Dobry wieczór. Ja? Dobry wieczór, Magdalena, dobry wieczór. Dzień dobry raczej jeszcze, albo ja. Znaczy się pod wieczór, o. No, tak to można powiedzieć. No ale dobrze myślisz, dobrze kalkulujesz. Może poczekaj chwileczkę, jesteśmy w bitwie. Dobrze, dobrze, poczekam. Ja mu gąskę zrobiłem, ty. Cześć Konradku, witam cię. No cofnij się w paruwo! Kurwa, właśnie, grube rybki tu są, ale... A w ręce, nie? Nie opłacało mi się to wyjechać. No i co? A, już pitaka zrobił. To ja tutaj sam jestem teraz, no to zajebiście. Znakomita drużyna się trafiła. No niestety. To będzie przegrana. No ale tak dojewano. To jest trudno. Byliśmy w dziurę paserzu. Spalona nam gąsienica! Stoimy!
No kuźwa, no ludzie, no. Rafa, uważaj. Leopard jeszcze żyje, no skubany, no. Co tam, Konradzie, jak tam? Jak tam przygotowania na weekendu? Słyszałem, że w Polsce ciepło. Grylek naszykowany? Skubany, no skubany. Aaa, to skubany. To koniec, wycofujemy się! No niestety, przegrała. Ale kapusty. Nie opłacało mi się tam na Awr wyjechać. Piękne polosowało mu. No dobra. Raszykowany. To dobrze. To co? Dzielimy się, tak? To czekaj chwilę. To Rafał, bierz dowództwo, ja tam z Megi zagram. Stój. Ja zagram z Magdaleną. No Madzia, zapraszam. Albo Konrad, to ty, to damy. Żabkę wyślij i polatamy. O. Popatrz, dostałem zaproszenie. Very nice. Ja 8 wziąłem. 8 wziął. No to no. 8. Łoziem, ja dziocha. Weź łoziem. Raka. Jak kurwa. Wziął 8, to gitara. O sole mio, ty głupiasz mio. Tiri. Dobra, weźmiemy focus this location. Bazuska, ja ci normalnie. Pojedziemy tym. Poprosisz, żeby pani ze słyszy. Okej. No. My gotowi. My gotowa, halo. Jakąś taką mniejszą. I on sobie. Raz, dwa, trzy, poszło. Spoko, Dawid. Coś tam ci robię, a jak nie, to mój syn ci robi, nie? Także coś tam się nabija, rozumiesz, i tak dalej, nie był żaby. Tam ci wpadły dwa czołgi, nie? Przy okazji rzecz biorąc, także spoko. Jak dam radę czas, to nie widzę przeciwwskazań, nie? No, to tam grzebiesz. To na razie, hejka. Pomożemy ci, spoko. No na razie, hej. Nie chcesz? Okej. Okay.